Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj odpakuję dla was lipcowego Indie Boxa. Dla tych, którzy nie wiedzą, Indie Box jest to taka usługa, w której subskrybujemy i załóżmy za miesięczną opłatę dostajemy gry niezależne, które normalnie w żadnych fizycznych wydań nie zostają. Bardzo fajna usługa, jak na razie z każdego wydania jestem naprawdę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to będzie trwało dalej. Ale nie zwlekając, przechodzimy do odpakowania i w tym miesiącu mamy grę Moon Hunters. Tak na dobrą sprawę mało mi to mówi, bo pierwszy raz słyszę o tym tytule, ale zaraz zobaczymy, jak to wydanie wygląda. Na sam początek otworzymy booster z kartami, który zwykle się znajduje właśnie w tych zestawach, od jakiegoś czasu przynajmniej. I zobaczymy, jakie karty mamy. W środku znajdziemy, jak zwykle, kawałek do tej wielkiej grafiki, którą ma ta karta ułożyć. Edis gry Brutal Legend. Z Moon Hunters Ritualist. Poteon Zeus, jeśli dobrze czytam. Savat Ascent The Alchemist. Bardzo ładne karty. Jako taki bonus. Przechodzimy do samej gry Moon Hunters. W tym miesiącu, jak podobnie jak było przy grze Nuclear Throne, dostajemy plastikową obwolutę. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Szkoda, że nie jest to stały element zestawów. No ale okej, widać będzie co jakiś czas wracało. Pudełko na froncie bardzo prostą grafikę posiada. Bez żadnych tam jakichś udziwnień. Na odwrocie informacje o samej grze. Jaki numer edycji? Jak widzicie, jest limitowana do 5000 sztuk. Mam dosyć wysoki numer, ale ok. I otwieramy teraz zawartość. Zobaczmy, co kryje się w pudełku. O, jest to całkiem ciężkie. Ok, pudełko zostało opróżnione. Przy okazji fajnie pachnie świeżością. I tak, zaczniemy po kolei. Jest tutaj płyta z muzyką, 17 utworów. Fajnie właśnie, że jest to wydane na nośniku fizycznym. Zawsze to się lepiej prezentuje i jest można powiedzieć wyższej klasy dodatek do edycji niż tylko kod z kluczem. I proszę bardzo, bardzo ładna płyta. Kurde, ten nadruk jest bardzo intrygujący, bo jest tak jakby dodatkowo czymś powlekany, bo jest bardzo śliski. A wygląda przy okazji coś jak malowanie farbami po szkle. Bardzo interesujący efekt, muszę przyznać. Dalej, instrukcja, czyli to, czego brakuje w obecnych edycjach, przynajmniej w większości ich. Ach, pięknie pachnie świeżym drukiem. Po angielsku. Kolorowa. Jak zwykle miły dodatek. Połóżmy to tak wszystko po kolei. Naklejki Indie Boxa, że tak powiem, w stylistyce gry. I tutaj sama właśnie naklejka z gry. Bardzo fajne dodatki, jeśli ktoś lubi sobie, załóżmy, laptopa obklejać. Co mamy dalej? Magnesy ze składnikami na różne produkty spożywcze. Więc możemy sobie, widzicie, mamy plus, równa się, więc możemy, załóżmy, sobie na jakiejś tablicy czy lodówce ułożyć proste przepisy. Mogłoby tych elementów być troszeczkę więcej, moglibyśmy kilka takich wzorów ułożyć naraz. Ale bardzo fajny, nieźle wykonany element. Dalej znajdziemy, wygląda, że są to podkładki pod kubki. Czy szklanki, jak to woli. Nie wiem, to jest chyba tektura.
Więc mam nadzieję, żeby się to nie rozmokło, chociaż ja tego używać nie zamierzam. Mamy tak, drzewo, jakąś świątynię, jakiś ołtarz i wulkan. Cztery takie całkiem ładne podkładki. To zostawimy na koniec. Jest również przypinka metalowa z takim księżycem. Widzimy go zresztą w logo gry. Nie zła, całkiem gruba. Również fajny dodatek. I ostatnie, o kurde, to jest ciężkie. To jest chyba jakiś ołtarz. Zakładam, że coś związane z grą. Wykonane z gumy. Takiej dosyć twardej. Ale całość jest zaskakująco ciężka. Ładnie to wygląda. Nie mogę się, chociaż tutaj takie ma różne niedoróbki drobne, ale nie mogę się do tego przyczepić. Naprawdę ciekawy element. I jest to pendrive z grą w wersji bez zabezpieczeń DRM. Mam nadzieję, że na dobrą sprawę przy tym ciężarze, że nam to nie wyrwie stacji USB, ale powinno być ok. Na półce byśmy to postawili, na pewno będzie bardzo fajnie wyglądało. Ok, i to tyle. Teraz pozostaje mi przetestować samą grę. Zobaczymy, co dokładnie jest. Co do tego zestawu, również nie zawodzi. Bym powiedział, że jest troszeczkę, jeśli ktoś lubi dużo elementów, to jest troszeczkę biedniejszy, ale uważam, że jest wciąż w bardzo dobrej jakości względem ceny, więc nikt nie będzie zawiedziony. To mi się szczególnie podoba. Dobra, widzimy się za miesiąc. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.